też bym chciał powiedzieć o sobie, jak Bóg mnie doprowadził do poznania Jezusa Chrystusa. A było to tak. Mając 21 lat, wyjechałem z kraju. Było to w 81 roku. To kto bystry, to już wie, ile mam lat. 62. I jako kto pamięta te czasy, to wie, jak to było. Wielu z nas na pewno je pamiętają. Tu siostra się uśmiecha, bo mówi, że ty jeszcze jesteś młody, bo takie piosenki nie pamiętam. To mi się tak dobrze zrobiło. Ale czas leci niestety. No i wracając do tego, jak Bóg mnie znalazł i jak Bóg poprowadził moje życie, to troszeczkę mi zajmie czasu, ale mamy czas, możemy posłuchać. Ja też bym chciał to powiedzieć tak, nie tak może dokładnie, bo powiem wam, że te rzeczy, które się wydarzyły te 40 lat temu, one gdzieś już tak zanikają mi w pamięci. I zawsze mówiłem, że ja nie chcę opowiadać o tych rzeczach, bo to nie chcę przynosić diabłu chwały, bo to były złe rzeczy. Ale trzeba też czasami wspomnieć, nie żeby przynieść diabłu chwałę, ale powiedzieć, z czego człowieka Bóg wyrwał i uratował. I czasami, jak mówię świadectwo, to łapie mnie za gardło, bo no... Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że znalazł łaskę i dla mnie. I powiem wam, że to bardzo w odległym kraju. Ja wylądowałem w 81 roku w Australii. Jako młody chłopak rozhulany polskim trybem tutaj życia. I sami wiemy, jak to wygląda i wyglądało. Mając takie lata, gdzie człowiek prowadził się swoimi drogami, swoim rozumem, który nie do końca był w żaden sposób ukształtowany jakąś normalnością, tylko takim dziwnym charakterem. A z tego tytułu, że ja wychowywałem się w takim mieście Jastrzębiu, to było miasto zlepek różnych narodowości polskich, różnych grup, począwszy od inteligencji, chociaż niewiele tam jej było, do takich prostych osób, które zajmowały się kopalniami, pracą na kopalni. No więc towarzystwo było takie bardzo nudne, jednolite i no, nie czarujmy się, ograniczone. I w tym obszarze ja tam się wychowywałem, no i oczywiście, tak jak to takie nowe miasto, zbudowane na takim zlepku różnych ludzi, każdy tam gdzieś próbował zaistnieć i pokazać swoją, nie wiem, trudno to określić, ale tak to było, że było to takie bardzo środowisko nieciekawe. Wychowywałem się w otoczeniu bokserów. Kuzyn mój był bokserem i też kolegów, a te czasy takie pierwsze ligi, te wszystkie, jak ktoś tam pamięta, nie chcę tego opowiadać, ale takie to było towarzystwo rozhulane, rozbawione i nagle zapragnąłem wyjechać stąd po prostu w świat, bo taka była perspektywa nieciekawa. Sami wiecie, jak wyglądały lata Solidarności, przed Solidarnością i później lat, początek stan wojenny, już mnie nie było, ale to były te czasy. Może się będę trochę rozciągał, ale bardziej bym się chciał skupić na tej drodze, jaką przeszedłem, w której mnie Bóg szukał i gdzie mnie dotykał. A wywodzę się z rodziny katolickiej. Powiem wam na dodatek, że byłem ministrantem. Chodziłem do kościoła, mieszkałem
przed tym, zanim wylądowałem w Jastrzębiu, mieszkałem w takiej małej mieścinie na Dolnym Śląsku, w Jugowie, gdzie 3 kilometry było do kościółka i jako mały chłopak lubiałem chodzić. Chodziłem na te roraty, na różne te rzeczy i taki byłem dobry, poukładany, wydawało się, chłopak. No i taka to była przygoda moja kościelna z Bogiem, że no jak to w rodzinie katolickiej byłem w komunii, w tych różnych, uczestniczyłem, powiem wam, że nawet z bierzmowania mam Antek, Antoni, takie imię, no bo też to było, trzeba było jakieś imię przyjąć, ale to tak na marginesie. Także większość z nas może się z takiego środowiska wywodzi albo jest jeszcze w nim. No i to potem w tym jastrzębskim środowisku się rozhulało, rozbrykało i zapragnąłem wyjechać w świat, bo nie widziałem dla siebie perspektyw tutaj w Polsce. I powiem wam, wylądowałem w Austrii i w Austrii już po czasie, jak tak rozmyślałem, zauważyłem, że coś jest takiego, że często zaczepiają mnie osoby i próbują mi mówić o Bogu. Nawet Biblię mi tam wręczyli w Austrii, taka była ładna, pamiętam, taka oprawiona, no to ja mówię, wyślę tam do domu, niech mają ładną Biblię, bo ja tam nie byłem akurat zainteresowany. No i stało się tak, że wyjechałem z kolegą jednym, ale później tam dojechało do nas do obozu, bo myśmy byli tacy pionierzy bardziej w tych wyjazdach i żeśmy już tam później tą drogę, jaka jest na te obozy, na te wszystkie rzeczy, to żeśmy im bardziej przekazywali i dojeżdżali. I stało się tak, że jedynie ja z całej tej jakiejś tam grupy, która wyjechała z tego samego środowiska, ja akurat jako jedyny się dostałem do Australii. To już też było dla mnie takie nie, ale nie zastanawiałem się, po prostu wiadomo, że miałem szczęście, albo jakoś się mi poszczęściło, udało, ale lądując w Sydney, w Australii, znowu spotkałem się z osobami, które znowu mówiły o Bogu. I tak po prostu byłem troszeczkę zastanowiony, ale w duchu sobie myślałem, no przecież ja nie przyjechałem na zachód szukać tutaj Boga, tylko sobie układać życie i po prostu jakoś ułożyć sobie tutaj te wszystkie sprawy życiowe. No i nie byłem taki jakimś tam zafascynowany tym tematem, ale widziałem w ludziach, którzy głosili tą Ewangelię, to była taka młoda Polonia, która gdzieś też po różnych tam przejściach i pobytach w różnym otoczeniu nawracali się i to nie byli starzy czy jacyś ludzie, tylko młodzi. I oni tak mówili naprawdę o Bogu tak inaczej, tak szczerze, tak ciekawie i zachęcali do czytania Biblii i dawali takie pytania, gdzie człowiek taki był trochę nie za bardzo wiedział, co odpowiedzieć, no bo znało się po prostu tam te wszystkie jakieś tam obrzędowe rzeczy, idźcie ofiara spełniona, czy tam jakieś rzeczy, ale tak głębiej człowiek się nie zastanawiał nad sensem i nad Słowem Bożym, gdzie to było. Nie było to było takie bardziej dla takich, którzy się tym zajmowali, księża albo ludzie duchowi, uduchowieni, albo jak ich nazwać. No i był to taki okres, w którym organizowali, te młode osoby organizowali przy takim kościele słowiańskim w Sydney, organizowali takie spotkania, bo ta grupka się rozrastała, takie spotkania biblijne, znaczy takie spotkania, gdzie były rozważane Słowo Boże i zachęcali właśnie do czytania Biblii. Więc ja sobie tak myślę, a cóż tam mi szkodzi,
poczytać tą Biblię. No i tak jak książkę każdą się otwiera od początku i ja ją zacząłem tak gorliwie się do tego zabrałem, mówię, no zobaczę, co to tam jest tej Biblii. I jak wiecie, czytam tam od początku, no i te stworzenie, no jeszcze jakaś tam historia czegoś. Ale jak już doszłem do tych takich różnych krwawych jakichś tam bojów i tych różnych potyczek, gdzie tam jest opisane, jak Bóg prowadził Izraelitów, myślę sobie, cóż mnie obchodzi jakiś naród izraelski? Cóż mnie obchodzą te historie, które nie mają nic do mnie? No i po prostu taki byłem trochę zdegustowany, bo nie widziałem żadnej tutaj przesłania dla mnie. Wziąłem, zamknąłem tę Biblię i wróciłem do swoich zajęć, w sensie do rzeczy, które tam nie do końca były takie prawe. Ale tak już teraz troszeczkę przyspieszając, spotkałem na swojej drodze, to było też w takim, w operze, jak były takie występy polskich tam wykonawców, Franceski czy ktoś tam był, już nie pamiętam, ale wiem, że coś takiego było. Spotkałem człowieka, którego gdzieś kojarzyłem i tam właśnie na tym koncercie i tak podeszłem do niego, bo to wiadomo, że był Polak, bo to był polski koncert i mówię, ty słuchaj, ty nie jesteś z Jastrzębia, czasami on mówi, no tak, jestem. No i okazało się, że dopiero skojarzyłem jego dalej, skąd ja go pamiętam, skąd ja go znam. I okazało się, że to też był taki artysta, jak to się mówi, nieciekawej przyszłości. I od niego usłyszałem o Jezusie, bo żeśmy się jakoś tak zaprzyjaźnili, w sensie zakolegowali wtedy jeszcze i zaczęliśmy tam razem sobie jakieś tam wymieniać kontakty i doszło tak, że pracowaliśmy razem w Mercedesie, robiliśmy autobusy, budowaliśmy i on mi właśnie mówił o Panu Jezusie, że Adam mówi, takie życie jak ty prowadzisz, to idziesz na dno piekła. Ja mówię, co ty tam gadasz, aż taki znowu najgorszy nie jestem. Ale w głębi serca widziałem faktycznie, że to jest taka, na pewno nie jest to nic z Bogiem związane, no i gdzie, no i dokąd. A zaciekawiło mnie to, że on tak szczerze i tak z serca zachęcał mnie, mówi, słuchaj Adam, weź Ewangelię Jana, zostaw, nie czytaj tych starych rozdziałów, bo ich nie zrozumisz, dopóki się nie nawrócisz, dopóki naprawdę nie przyjdziesz do poznania Boga, do Jezusa Chrystusa. I wiecie, ja zacząłem czytać Ewangelię Jana. I tak jak już tutaj z samego rana, jak prowadziłem modlitwę poranną, też wiele wersetów przeczytałem, które sami przyznacie, ci, którzy byli i słyszeli, że to są naprawdę wyraźne, jasne przekazy Bożego Słowa, jaką wolę ma Bóg względem nas. I on mówi, to jest nie tak względem ludzi tu, a posłał Pan Bóg Syna, aby wszyscy to jest do ciebie. I powiem wam, że jednego razu był taki moment, bo jeszcze oprócz tego, że pracowałem w autobusach, w tym to jeszcze pracowałem, sprzątałem sklep, taki duży Franklin's i tam myśmy razem z takim moim znajomym, on bokserem też z Warszawy i razem żeśmy tam to sprzątali i powiem wam, że w tym sklepie po takim trudnym znowu weekendzie, którym gdzieś tam uczestniczyłem, nie wiem jak to się stało, ale wyjrzałem i tak w głębi serca zawołałem, Boże pomóż, ja naprawdę już tak nie chcę. Ja nie mam siły inaczej, a już tak nie chcę. A oczywiście już byłem z moją obecną żoną, ale
razem byliśmy, ale to było taki związek nowoczesny, oczywiście w moim mniemaniu, taki luźny w sensie, a po co nam tam śluby, a po co nam tam papiery, po co nam nie wiadomo jakie rzeczy, ale w głębi serca wiedziałem, że to wszystko jest złe. I zapragnąłem tak, żeby mi Pan Jezus pomógł. I wierzcie mi, przy tym mopie uklękłem na kolana i tak zapłakałem rzewnie. Tak zalałem się łzami i wstałem z tych kolan, taki zapłakany. Byłem taki lekki, taki byłem szczęśliwy, że czułem, że coś się wydarzyło takiego głębokiego w moim sercu, że podeszłem do tego mojego kolegi i mówię: Marek, ja przyjąłem Pana Jezusa do serca. On taki dziwnie spojrzał na mnie i też taki zwrot powiedział. I pogadamy później tam takim w skrócie, a ja czułem naprawdę taką lekkość, taką błogość na sercu, że ja miałem papierosy, jak już tu dzisiaj się też tak na grupce dzieliłem, wziąłem, wyrzuciłem do kosza i poczułem, że jestem wolny, że ja już nie muszę palić. Ja potem ten smród, to mnie denerwował, te rzeczy takie, to nawet patrzeć nie mogłem i wierzcie mi, od nigdy, jak poszedłem na ryby, ja widziałem inną wodę, inne ptaki, inne wszystko. Ja widziałem wszystko w takich kolorach, których nigdy nie widziałem. Taki byłem szczęśliwy i przyszedłem do żony, mówię: słuchaj, znaczy wtedy jeszcze nie żona, ale mówię: słuchaj, przyjąłem Pana Jezusa do serca i od dzisiaj nasze życie będziemy prowadzić tak, jak Bóg przykazał, tak, jaka jest Jego wola. I nasze drogi będziemy skupiać i zawężać do dróg Bożych, tak jak Bóg mówi. I powiem wam to tak w skrócie, żeby taki mieć jakiś obraz. I od tego czasu zaczęliśmy, i żona, ona też płakała z tego, że żyje w takim związku, bo się nie mogła z tym godzić, ale po czasie niedługim, bo to było bardzo krótko, też oddała serce Panu Jezusowi i zaczęliśmy życie z Bogiem. I powiem wam, że naprawdę od tego czasu życie nabierało innych smaków, innych rumieńców. Inaczej to wyglądało i wierzcie mi, ja jeździłem nieraz, bo tych kolegów miałem trochę porozsianych po świecie, do Stanów pojechałem, bo tam miałem trochę taką grupkę moich znajomych i tam miałem pragnienie, żeby im zaświadczyć, żeby z nimi porozmawiać. I mówię: nie, no muszę jechać, żeby się spotkać, żeby porozmawiać. I przykre było, jak ten kaczor akurat, ten, który ze mną wyjechał, taki powiem wam mały, drobny szczególik, który pamiętam to, bo mi tak serce rani, bo do końca nie odezwał się na głos Boży, a powiem wam, że słowa mają wielką moc. On mi powiedział tak: ja wiary swojej nie sprzedam. Ja mówię: kaczor, nikt nie handluje tutaj z tobą, bo czym ty chcesz handlować? A wcześniej, dwa wyrazy wcześniej powiedział: słuchaj, co to jest wszystko warte? Rypiesz tutaj na tej ziemi, potem rozumiesz, six food, jak on mówi, pod ziemię piachem cię zasypią i to jest to wszystko. Ja mówię: przed chwilą mi powiedziałeś, jaka jest cenna twoja wiara. To jest to, co ty masz. I czym ty chcesz handlować? Ty, chłopie, nie masz żadnej wiary. Ja mówię: ty weź się zastanów. I no, tam zbył mnie oczywiście tam swoją mądrością, ale nie szkodzi. Ja, leżał mi na sercu, ja często z nim rozmawiałem, nawet przed jego śmiercią miałem kontakt z nim, bo tak trochę się zbliżał i często żeśmy długie rozmowy telefoniczne tam rozmawiali. Ale tak mu ciężko było się zbliżyć do Boga, wyrwać z tego, że tak serce moje krwawiło, że jednak ta
ten upór ludzki jest taki mocny i szkoda, no ale ja mówię, Bóg daje łaskę każdemu, ale nie każdy korzysta z tego. I nie jeden z was, który przyjdzie do Jezusa, będzie przechodził takie różne momenty, w którym się będą z ciebie wyśmiewać. Ja mówię, to jest po prostu nasza, no tak, taka kolej, ale ja mówię, śmieje się ten, kto się śmieje ostatni. I nie na tym to polega, żeby się wyśmiewać, bo już też spotkałem kolegów, którzy patrząc na to, jak moja rodzina wygląda i moje życie, jakby tak w sercu mi trochę zazdrościli, że oni też by tak chcieli. Ja mówię, nic nie stoi na przeszkodzie, jak przyjść do Pana Jezusa, który czeka i chodzi za człowiekiem i wieloma sposobami próbuje go do siebie pociągnąć. I tak samo i wy tutaj, ci, którzy jeszcze go nie znacie. Wieloma sposobami Bóg próbuje człowieka przyprowadzić do słowa swojego, do tego słowa, które ma życie. I dzisiaj, jak już słyszeliście wykłady, Bóg naprawdę pragnie, aby to Jego stworzenie, a to stworzenie jest koroną Jego stworzenia, człowiek. On nas po to stworzył, aby mieć z nami społeczność. My nie zostaliśmy stworzeni, abyśmy gdzieś w rynsztokach leżeli albo nie mieli nadziei żadnej, tylko po to, abyśmy mieli z Nim społeczność. I ja Bogu dziękuję, że był taki czas w moim życiu, że Bóg stanął na mojej drodze i mnie pociągnął do siebie. I tak się raduje moje serce, bo akurat syn leci w samolocie teraz po 3 latach z 4 wnukami. Jutro ma lądować z Australii. I ja mówię, i taki wdzięczny jestem Bogu, że tak obficie swoje dzieci prowadzi i daje naprawdę wszystko, co potrzeba człowiekowi do życia i pobożności. Przyjechaliśmy do Polski, zapragnęliśmy w jakimś momencie tu być. Ja Bogu dziękuję za ten zbór, bo żeśmy przylgnęli tutaj i ja z moją żoną też jesteśmy tutaj w służbie Misja Nowa Nadzieja i chcemy służyć Bogu jak tylko możemy i dziękować Mu za to, że okazał nam łaskę. Życzę wam, każdemu jednemu, abyście nie zmarnowali tej szansy, bo może i nie być, bo jutro nie należy do nas. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj możesz uklęknąć, możesz w cichym wytchnieniem do Boga odezwać się, Panie pomóż, do Jezusa Chrystusa, a zobaczycie, że to ma moc, to działa. Ja tego doznałem i dziękuję Mu za to i zachęcam was. Także dziękuję wam, żeście byli uprzejmi wysłuchać mojego świadectwa.